Dziękuję. Panie ministrze, pierwsze pytanie to jest, dlaczego tak późno rząd wystąpił z projektem takiej ustawy, skoro wiadomo już było, że jest spowolnienie gospodarcze, produkt krajowy brutto spadł z pierwszego kwartału 3,6 do trzeciego kwartału 1,4. Dlaczego rząd czekał i na przykład na jesieni czy w połowie roku ubiegłego nie wystąpił z taką inicjatywą? Drugie pytanie to proszę powiedzieć, dlaczego akurat Bank Gospodarstwa Krajowego jest tym bankiem, który się będzie tym zajmował i którego fundusz statutowy no, będzie zasilany z tego tytułu? I czy uważa pan, że koszty wprowadzenia w życie tej ustawy, które no, mają wynosić 389 milionów w ciągu 3 lat, to są odpowiednie, czy są znaczne, czy nie, do tego obrotu kwotą około 5 miliardów złotych? I kolejne pytanie, czy tutaj jest notyfikacja Komisji Europejskiej, bo niewątpliwie jest to rodzaj pomocy publicznej dla mikroprzedsiębiorców, czy dla małych przedsiębiorstw. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa chce zadać pytanie? Proszę, proszę bardzo, pan jeszcze senator Bierecki. Takie pytanie o skalę korzyści dla sektora bankowego wynikającą z tej ustawy. Pośrednim beneficjentem, a może bezpośrednim bym powiedział, beneficjentem tej ustawy. Coś słabo słyszymy. Beneficjentem tej ustawy są także banki przecież, które zmniejszają ryzyko swojej działalności, a tym samym poprawiają swoje wyniki. Więc moje pytanie dotyczy skali korzyści dla sektora bankowego z realizacji tego projektu. Proszę bardzo, panie ministrze. Pani marszałek, wysoki senacie. Odpowiadając na pierwsze pytanie, podobne pytanie zadał pan poseł Kuźmiuk. Dlaczego tak późno i dlaczego rząd czekał? Prace się rozpoczęły w lipcu. Niestety proces legislacyjny trwa. Uzgodnienia międzyresortowe też trwają. Chciałbym również odnieść się do sugestii z strony pana senatora, że rząd zbyt długo czekał spowolnienie gospodarcze. Chciałbym powiedzieć, że do września to, co mówiłem na komisji, na pytanie pana senatora Biereckiego odpowiadając, do września prognozy wzrostu na rok 2013, jeżeli chodzi o prognozy rządowe, były jednymi z bardziej konserwatywnych na rynku. Jeżeli popatrzymy na prognozy analityków bankowych, czy też Komisji Europejskiej, czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, to wszystkie zmiany co do prognoz następowały w listopadzie czy w grudniu. Także rząd się nie może w ten sposób zachowywać. Podkreślam jeszcze raz, prace zostały rozpoczęte w lipcu, czyli dosyć szybko. Jeżeli chodzi o pytanie drugie, dlaczego BGK? Powierzenie BGK prawa do zarządzania programem pomocowym jest zgodne z ustawą o BGK, artykuł 5 ustęp 5, a rekompensata za zarządzanie programem jest ustalona zgodnie z prawem Unii Europejskiej i orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Także tu wszystko mamy zgodnie z prawem unijnym. Program poręczeniowy BGK nie wymaga notyfikacji, ponieważ wynika on już z rozporządzenia Komisji numer 1998/2006 z 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania artykułu 87 i 88 Traktatu do Pomocy de Minimis w sposób nieskutkujący obowiązkiem notyfikacji. Jeżeli chodzi o korzyści dla sektora bankowego, przede wszystkim chciałbym podkreślić, że nie jest to niedozwolona pomoc dla sektora bankowego. Udzielanie gwarancji dla sektora bankowego jest ściśle określone w przepisach unijnych i poręczenia i gwarancje udzielane przez BGK zawierają się w tych przepisach i są przez nie dokładnie
dokładnie określone. Oczywiście można, jednym z plusów wprowadzenia portfelowych linii gwarancyjnych czy też gwarancji jednostkowych jest uwolnienie obowiązków, zwolnienie z obciążeń kapitałowych, ponieważ gwarancje BGK będą posiadały zerową wagę ryzyka ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Ale tak jak też wcześniej pan senator Bierecki mi zadał pytanie, my nie określamy w ustawie podmiotów, które będą korzystały z tego, tylko jest to podejście przedmiotowe, czyli podejście do instytucji kredytujących. Jeszcze raz podkreślam, że nie są to niedozwolone gwarancje i są one ściśle określone przez przepisy unijne i te gwarancje, nie jest to niedozwolona pomoc dla banków. Dziękuję.